Poniedziałek 28 marca, czuć już prawdziwą wiosnę. A wiosna to oczywiście wiosenne porządki. No i niestety w związku z tym rozpoczęło się wypalanie traw i wypalanie suchych liści. Wypalanie traw jest nielegalne. Można za to dostać mandat od 5 do 20 tysięcy złotych. No i oczywiście mogą być też kary aresztu tudzież więzienia, zależnie od tego, jakie zagrożenie wywołamy tymi pożarami. A zagrożenie może być naprawdę duże, ponieważ taki pożar jest bardzo trudno zgasić, zwłaszcza kiedy wymyka się on spod kontroli, bo zaczynają wiać wiatry. Poza tym niestety, ale wypalanie traw wyniszcza bardzo faunę i florę, stanowi zagrożenie dla życia zwierząt i dla życia ludzi. Dlatego unikajmy takiego procederu, nie wypalajmy traw, a w razie gdyby ktoś gdzieś zauważył, że takie rzeczy się dzieją, szybko należy dzwonić po straż pożarną. Niestety wraz z wiosną obudziły się również kleszcze, które stanowią kolejne zagrożenie, bo oczywiście chcemy iść na spacer do lasu, do parku czy na łąkę, a tam czyhają na nas kleszcze, które roznoszą okropne choroby, które długo się leczy, więc też pamiętajmy, żeby spędzając czas na łonie natury, zabezpieczać się i na pewno po każdym spacerze sprawdzać, czy nie mamy na sobie takiego niemiłego osobnika. Ale poza tym życzymy Państwu udanego, słonecznego dnia.